Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej serii. Tym razem to będzie Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Czemu nie nagrywałem wcześniej Wiedźmina? No miałem tą grę, ale niestety miałem swoją kartę graficzną. Teraz spokojnie mogę nagrywać tylko Wiedźmina. Dobra, rozpoczynamy nową przygodę. Tak, nowa przygoda. Nie chcę samouczku. Jedziemy od razu z fabułą, poziom normalny i zaczynamy. Kontynuacja jedynki. Szczerze, jedynka nie przebija dwójki, ale ma swoje aspekty. Dwójeczka, powiem wam, ja grałem na Xboxie 360 w Wiedźmina 2, przeszedłem ją całą, ale ja już zapomniałem całą fabułę, więc zero, kompletnie amnezja we mnie trafiła, nic nie pamiętam, więc gram na ślepo po raz drugi, można tak powiedzieć. Zobaczymy, co się teraz będzie działo. Myślę, że grę słychać dobrze. Nie, nawet ja słyszę dobrze grę. Pięknie. Nie chcę mi się tego czytać. Wolę sobie to komentować. Możecie sobie sami poczytać. Zresztą, kto grał w Wiedźmina 2, to będzie wiedział, o co chodzi. Będzie wiedział, kto to są Skojatel, żołnierze króla Foltesta, sam król Foltest. A o Geralcie to nie trzeba dużo mówić, bo każdy z nas Polaków powinien znać, bo gra jest polska, więc każdy Polak powinien wiedzieć, kto to jest Geralt z Rivii. Ale to nieważne. Za chwilę będziemy podążać losami samego Wiedźmina. O, trochę panienki pośpiewały, ale czas właśnie na te ważniejsze rzeczy. Oj, coś są spadki. Abra, nie, wydawało mi się. A, dobrze jest, dobrze jest. Myślałem, że będzie gorzej. Oj, Geralt, Geralt. Przed czym i przed kim tak uciekasz? Hop, wyczerpany. Same rany na plecach. O, wdepł w coś. Się przewrócił. Spokojnie, nie śmiać się tak. To nie było śmieszne. Jak coś, to go goniły dzikie gony. Dobra, lochy zamku Lavalette. Mamy prolog. Więc zaczynamy. No chodźcie, szósteczki, do tatusia. O kurwa. Ojej. Jak mi przykro. Dawać hajs. A, wkurzył się. Musiał rzucić mu monetami. Zobacz, obudził się. Ej, hej, Wiedźmin. Nie chodź tam. Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi. No, uważaj. Prawda, mistrzu Geralcie? No pewnie. O, ty moczy, mordo. Jeszcze ci popamiętam to. O, i poszedł spać. Znowu się powtórz rzut. Oni jeszcze grają. Kości się nie poturlały. Że niby oszukuje? Odszczekaj to. No, chcę się zobaczyć, jak będą bić. E, nie, ty znowu patrz. Się na niego znowu patrzą. Się obudził. Co się na mnie patrzysz? Łowca potworów, patrzcie go, zwykły kurwisy. O, nieładnie mnie tak nazywać. Słyszałem, że wiedźmini to sieroty zbierane po gościńcach. Eksperymenta na nich robią. Ty. Przesilenie z wiedźmami się dupcą. Przestań mnie po pysku walić. Stąd te ślipia, plugane. Ja ci zaraz pokażę te ślipia. O, odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Jasne. Nie tak łatwo mnie zabić. Jakby co, to tamten koleś to był Vernon Roche, głównodowodzący armią królewską, sługą z Foltesta, który już nie żyje. Dzień dobry, dzień dobry. Ale chyba nie pójdę do odstrzału, nie? Dotąd nie było okazji. Vernon Roche. Chędosz się, ciulu. Chędosz się. Nieładnie. A tyle razem przeszliśmy. A w dupie mam to.
Wtedy graliśmy razem, a teraz nawet siedzimy po dwóch stronach stołu. Możesz to zmienić. Mam cię usiąść na kolana. Wes! Rozkuj go. Ale po co? Miałem mu tylko usiąść na kolanach. Ładna dupa. Szkoda, że nie mogę już, wiesz. Ale zabiliby mnie już na miejscu. Jeszcze w takim miejscu? Nie, nie opłacałoby się. No i dobra, zbuju. Co chcesz ode mnie? Opowiesz mi wszystko, co pamiętasz. O szturmie i o tym, co wydarzyło się w Samotni. A co mi zrobisz? Jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. No to chodź. Dowodzę oddziałami specjalnymi. Mam do tego. I co z tego? Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo. I to masz rację. Wiedział. Najwyżej wrócisz do lochu. A jutro publicznie cię wytrzebią, obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic? Za temerię. Palebne. Od czego mam zacząć? To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. A co było takiego ważnego? To. A dajmy pierwsze, tak żeby było chronologicznie. I żeby było jasne. Byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia. O! What the fuck? Co się tu dzieje? God damn it. Coś ty taki goły, Geralt. O, nie jest goły. Półgoły. Może być, ale tam za Geraltem, no... Powiedzmy, że już jest cała nagość. Dlatego jak coś, to się zrobi cięcie. Wiedźminie, śpicie? Panie. Macie zaraz pobić. Jego wysokość król Temerii, Pontaru, Mahakamu i Soden, senior protektor Bruce. What the fuck? Wzywa mistrza Geralta do siebie. No dobra. Czekasz, że zaraz będę. Przykro mi, że przeszkadzam, ale król... Ale co król? Wiemy. Udanego no, dnia. Nara, też byś chciał pobzykać, nie? Nie ma. Ona jest tylko dla mnie. No wynocha. Już, paszą won. Kurde, z boku przyszedł. Wtedy, kiedy nie trzeba. A mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. No co ty? Wycięli las, grabią okoliczne wioski. A za chwilę będą się mordować. Tylko dlatego, że Foltest pokłócił się z kochanką, z którą wcześniej spłodził bękarcie bliźniaki. To jest głupia wojna, Triss. No i dobrze, i tak nagadał. Dzieci nie pochodzą z legalnego związku, ale to wciąż królewska krew. Lavalettowie mogą się w przyszłości ubiegać o tron. Historia zna takie przypadki. Co nie zmienia faktu, że... Ta... Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są, ale lepszych nie mamy. Dlatego byłem pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku opuszczamy dwór. No właśnie. Znów śniłeś o dzikim gonie. No niestety, nękało mnie to. A po prostu tyle? Mam przeczucie, że ten sen jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienie. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka. No jak? Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Kto wie? Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże. Dobra, idziemy. Pora zmierzyć się z chudliwym królem i jego głupią wojną. Dokładnie. Dołączę później. Zaczynamy rozgrywkę Wiedźminem. Ło, troszeczkę tnie. No to nie aż tak bardzo. Dobra. Tak, dziękuję. CD Projekt Red. O. Tam jakieś rozmowy się odbywają. Zabiją mnie. O, patrz na yo. To jak to, ale Geralt Sliwi to ekspert od amuletów. Aha. Chodź no, Wiedźminie. No czego ty ode mnie chcesz, kolego? Znamy się? No stary, właśnie. Ruchów nie poznajesz. Myśmy są rębacze z Greenfield. Straciłem pamięć. Ach. Bocholt też. Po polowaniu na złotego smoka. Odkąd wyrżnął łepetyną kamienie, tylko by żarł. Ale to brzmi śmiesznie. Ale boleśnie raczej nie. Może nie od amnezji. Ja jestem ścieblarz. Tego tu wołają Niszczuka, a to jest młody. Młody, kurde.
Chyba chudy. Się do woja, bo z potworami ostatnio nie idzie nam najlepiej. Młody wpakował się w tą historię z zakładem. Pomożesz po starej znajomości? Było między nami trochę kwasu, ale kto by se głowę przeszłością zawracał? Puścilibyśmy was wolno. Czarodziejkę też. Bocholt tylko tak straszył tym gwałceniem. Jakie gwałcenie? Co? Gwałcenie? Zatrzyj gębę, Niszczuka. Wiedźmin nie pamięta, nie ma co gadać po próżnicy. My są starzy przyjaciele. Ta, jasne. Ja ci dam. Przyjaciela? Tylko czarodziejkę. Chciałeś zabić smoka, czarodziejka chciała, chłopi chcieli, wszyscy chcieli. A wiadomo, nagroda jedna była. Dośmy się trochę posprzeczali. Zamieszanie się porobiło. No, bitka była. Powiązaliśmy was jak wieprzki, znaczy ciebie i czarodziejkę, i poszliśmy na smoka. Ale takie nam manto spuścił, żeśmy rany lizali przez pół roku. A wy i tak się uwolniliście. No pewnie. Co to za czarodziejka? Taka czarniawa. Jak jej było, Niszczuka? Jennifer jakaś. To jak? Jennifer? Pomożecie starym druchom? Coś kojarzę, Jennifer. No, co come on, tym razem? Sprawa życia i dużych pieniędzy. Młody założył się z pewnym rycerzem, że przetrwa szturm w samej koszuli i kalesonach. Debil! Ryj maszek down! Nie przeżyjesz. Ale zakład to zakład, sprawa honorowa. Rozumiem. Żołnierski honor nie gorszy od rycerskiego. Na pewno. Oj, tu żeś w samo sedno utrafił. Idziemy w pierwszym natarciu, także będzie gorąco. Jak młody gorąco? Dzielny jest, ale wiesz jak bywa. No, w każdym razie zdobyliśmy takie cudeńko do ochrony. Ponoć jest magiczne. Możesz rzucić eksperckim okiem? W końcu na czarostwie to się zna. No dobra. Pokażcie. Zobaczę sobie to. Twój wilczy medalion. Ruszył się. No spokojnie. Kurde, pali ci się. Reaguje na magię. Czyli prawda to, co kapłan mówił. Słyszałeś, młody? Jesteś bezpieczny. Oskubiemy rycerzyka. No nie sądzę. Niewątpliwie w tej błyskotce jest magia, ale nie sądzę, by mogła zatrzymać miecz lub strzałę. Kurwa, wiedziałem! No. Mówiłeś! Jaka reakcja? Srać honor! Młody, zakładaj blachy, będziemy się rąbać konwencjonalnie. Niech będzie. Ale byśmy szlachetkę oskubali do czysta. Szkoda. Jak dobrze pójdzie... Ta, już! Sprawa załatwiona. Rewelacja. Dobra. Dokonaliśmy takiego, a innego wyboru. O, tutaj nieźle. Generał rządzi pionkami. Baczność! Skurci byki. Dobra. Idziemy do Foltesta. Nie chce mi się tam niczego zbierać. Wolę iść od razu na cel misji, żeby nie przedłużać. Piękny dzień na bitwę. No piękny, nie bardzo piękny. Jesteśmy poza zasięgiem kuszników. No co ty nie powiesz? Przyznaję, panie, iż nie jestem wojownikiem. Wolę raczej szermierkę słowem i piórem. Pełnię rolę posłańca pokoju. Wow. Bzdura. Mariuszem białego płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Cesarza Nilfgaardu, który krwawo podbił ponad tuzin wolnych królestw. Przynosząc im prawo, kulturę i przede wszystkim jak to strzeliło. Dobra, podchodzimy teraz do tych trzech szkrabów. Z jednym z nich jest Foltest. Zdrajcy królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królestwem. No nie, ten debil ci musiał powiedzieć, jak ja go dorwę, to normalnie utnę mu jaja. Kulki analne, zastraniec. Nie dajmy czekać, zdrajcom! Widzę, że spoczeniec, kurde, to jeszcze się królowi poskarżył. Wow, spokojnie. Panie, mieliśmy być coś królu mówiłeś? To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcze, bardzo... Skąd ty to wszystko wiesz? Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę. Ma jednak pewną wagę. No jaką ma? Wasza wysokość, proszę się ukryć! W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że wasza wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. Dwa lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Dobre. Tyle się wykazał, panie, wiedzą. Co sądzisz, a okazało się, że on jednak nie zna się. Takich ran. A co sądzisz, wasza wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ja pierdzielę, pół twarzy masz zjebany. Pozdrawiam.
mistrzu Geralcie. Liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, bieda, gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja wybaczy, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Nawet właśnie. Mogę pytać o powód? Biorą mnie za kogoś, interesuje? Kim nie jestem. Jak cię zwoł? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii Norman Sadler. Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Normalnie, Sadorze. Za wieloletnią służbę koronie mianuję cię dziesiętnikiem strzelców. Aha. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Mi trężyć, kurde. Ten król to ma takie słownictwo, że to aż po prostu jaja miękną. No dobrze, za Foltestem. Okej. Okay. Wasza wysokość, proszę wybaczyć śmiałość pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bękarty? To było głupie. To nie są żadne bękarty. To moje dzieci. Jeszcze raz usłyszę słowo bękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy panie, proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i... W życiu mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię! Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem! No właśnie. Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. No, no i ja myślę... nie żyje. Nie mam innych dzieci. Szkoda. Rozumiem. Koniec rozmowy, ekscelencjo. Wracajcie do namiotu. Namieszałeś, staruchu. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku. Ale Triss Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem? Wiesz co? A byłeś. Bardziej się nie dało. Zawsze wiedziałem, żeś swój chłop. A co ludzie gadają, łajno mnie obchodzi. Zabdom też tam. Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy? Nic nowego, panie. No właśnie. Minął już miesiąc, a wiemy niewiele więcej niż na początku. To śledztwo prowadzi donikąd. Moi ludzie też niewiele ustalili. Ale znajdziemy winnych. To kwestia czasu. Teraz zajmijmy się bitwą. Dokładnie. Chcę, żebyś był przy mnie. A potem rób, co chcesz. Dobra. Dziękuję, panie. No to jedziemy. Jak strzelacie, łabaki? Żołnierzu, luneta! Jaki ryj. Nie powinien na tym oku trzymać tej... Co tam się dzieje? ...lunety. To Echevery! Wow. Łap, Wiedźminie! Co? Walimy w czerwony pióropusz! Skorwiel przysięgał mi doskonną przyjaźń. Ja, a to zdrada. Mów, ile podnieść! Dobra, spokojnie, Foltest, ty będziesz strzelał? Wow. Czekaj. Daj mi tylko namierzyć cel. A co ja mam zrobić? O kurde. Półtora stopnia. Chyba coś mi zeszło, nie? Idzie! Trafione! Pięknie. Trafiliśmy bydlaka? Zdjęty. Ha! O jednego zdrajcę mniej! Do boju! Za mną, Wiedźminie! Jest! Udało się. Echevery zdjęty. Zdrajca śmierdząca. Nie macie już. Okej. Okay. Idzie nasza armia. Hych. No dobra, za Foltestem. Wiesz, Wiedźminie, jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Pewnie. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne. Jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. No. A no właśnie. Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Dalej, idziemy na samą górę. Dobrze, przecież kurde wiem. Że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echevery. Szlachetni, służący. Tak gadają. Zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać, jak to matka. A prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Pewnie.
Ktoś tam sobie ładnie śpiewa. Ile jeszcze, kurde, człowieku? Gdzie ty nas prowadzisz? O, no już chyba tutaj. Czołem, żołnierze! Okej. Nie wiem, co to teraz ma być. Jakaś parada królewska. Mhm. Gdzie kurwa zmierzamy? Ho, ho, ho. Po co kurwa zmierzamy? Nie no, ten Fortress to mnie naprawdę rozbraja tymi tekstami. Wow, wow, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Mhm. No i miło, 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 naprawdę przemiło. Uwaga, to już wtedy! Wszyscy do broni! O, skończyło się. Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. I co z tego? Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Wow. Świata nie zmienimy, Wiedźminie. Mów dalej. Dobra. Wiecie co? Tu skończymy już odcinek pierwszy, bo nie chcę robić godzinnych, monotonnych odcinków. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie pierwszego odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I jeżeli chcecie więcej Wiedźmina, to mi napiszcie, to będę z tego nagrywał. Trzymajcie się, na razie, yo!